Im jestem starszy, tym bardziej wspominam pisma mojej matki. Minęło już 12 lat, kiedy zmarła. Błogosław naszemu Królestwu Polskiemu, chroniąc złego króla i jego poddanych. Najjaśniejsza pani, Jadwiga Królewska. Aldo, od dzisiaj nigdy mi się nie sprzeciwiaj. To jest mój zamek. Moje królestwo. Wiem, co to znaczy pełnić rolę żony króla. Jest lżej, jak już się nią nie jest? A ja dopiero teraz widzę, z jaką mądrością dbała o koronę. Król. Wyraźnie powiedziała moja pani. Tylko do rąk królewskich. Oto one. Umiała nawet się wycofać, żebyś mógł silną ręką rządzić państwem. Wasza królewska mość. Nie mów tak do mnie, muszę powoli odzwyczajać się od tego tytułu. Dla nas pani zawsze będziesz królową. Ave Maria, gracia plena dominus tecum, benedictatui mulier. My nie wiemy, kim są spiskowcy. To każ ściągnąć innego przestępcę. Byłam nazbyt surowa dla moich córek. Niech się boją, niech ten, kto podniesie rękę na króla, wie, co mu za to grozi. Strach jest najlepszym strażnikiem. Ale starałam się was tylko przygotować do życia. Ono zawsze jest cięższe dla kobiet. Miejmy to już za sobą. O co mnie oskarżasz, matko? Nie jestem twoją matką. Mario święta i chwalebna, wysłuchaj mnie i módl się za mego syna. Wstaw się za nim, aby Bóg uwolnił go od wszelkiego złego. I modlę się za grzechy jego. Wybacz, że nie przyjechałem od razu, jak tylko dostałem list. Ciągle cię zawodzę. Synku. Wiem, że sobie poradzisz. Za grzechy jego.